Pani gotuje zupę, no co je? Ja zadzwoniłem do mojej mamy, która jednakowoż chodziła w glorii Rosjanki, rosyjskiej żony dostawionej do Zygmunta Modzelewskiego i jej powiedziałem, mamo, ja zostaję na noc profesor. No, że rano ona powiedziała, tak, oczywiście, jak wyedukowana porządnie na Mickiewiczu matka Polka. I rzeczywiście, ponieważ zabrano broń Straży Przemysłowej, to obok mnie taki zboiński, pamiętam, się nazywał aktywista partyjny z Żelania, Szlifierz czy Ślusarz, już nie pamiętam, spał na siedzeniu pod Warszawą M20, takie samochody wtedy produkowano archaiczne, z tym pistoletem maszynowym, który w dodatku nie miał okrągłego bębenka, tylko taki łukowy. Też był szpagina, pistolet maszynowy, ale z łukowym. I strasznie mnie gniotło, co się przewróciłem, to mnie ten magazynek. Pamiętam do dzisiaj jako rewolucyjne wspomnienie, żeśmy mieli jechać pod ten, bo to zawsze to opowiadam, nie wypada, pod ten wiadukt na Stalingradzkiej, gdzie przychodzi z nas kolejowy, że tam jak będą szły czołgi, bo wiadomo było, że idą, że stoją w Lasku pod Jabłońską, pod Jabłonną tam dojechały, były to czołgi polskie zresztą, a nie rosyjskie, ale Gozik powiedział tak na zebraniu w Węcznym Gronie, że wiemy, że tam stoją czołgi, bo pracownicy, którzy przyjeżdżają, to... I jak się okaże, że to są czołgi, jak przyjadą, my to zostawimy ciężarówkami z piaskiem, ten wiadomo. Weźmiemy parę skrzyń od kuchy, to są takie półfabrykaty z kuśni, którymi wygodnie jest rzucać, ale ona nie jest problemem. I butelki napełnimy benzynę, mamy to napełnimy butelki, będziemy na nich czekać ze sztandarem czerwonym i biało-czerwonym, jak ktoś z Państwa pytał. I my wtedy, jak oni przyjadą, zatrzymają się, dowódca otworzy pałac, wszystko wiecie. To my zaśpiewamy międzynarodówka i jeszcze Polska nie zginęła. I jak będą Polacy, zapewnił nas pierwszy sekretarz, to na pewno nie będą do nas strzelać. A jak Ruscy, powiedział pierwszy sekretarz, zrobił tak. No to myśmy wiedzieli, że my wtedy za te odkówki przegonimy ich z tymi czołgami do Moskwy z powrotem. Więc ja mam swoje wspomnienia z tej rewolucji, różne inne też. Muszę powiedzieć jedno, że ostatni, znaczy ja komuce miałem dużo zasług. Im dalej, tym mniej. Znaczy, z dzisiejszej perspektywy uważam, podobnie jak pan profesor Kochanowski, że prawdopodobnie ocalił naszą, tym być może i moją skórę, przez to, że rozmontował tę naszą nieopierzoną rewolucję i dopasował zmiany do takiego poziomu, który się mieścił w ramach Imperium Radzieckiego, nieco obluzowanego. Że zawdzięczamy, nie może, ale tej zmianie, tej ekipie dużo w kulturze, bardzo dużo. Polska była oazą swobód twórczych między 56 a 68 roku, to jest 12 lat, proszę Państwa. To jest dużo w życiu narodowej kultury, żeby ona nie zwiętła, żeby ona nie została bez reszty strutu. I uniwersytety w tym czasie cieszyły się autonomią. Czy się cieszą dzisiaj? Nie mam takiej pewności, chociaż winą za ten niedostatek autonomii, za to, że jestem nawet łóżką, nie obarczałbym na razie jeszcze obecnego układu rządzącego, tylko poprzedni. To znaczy reforma pani Kudryckiej, ale tego Państwu nie będę tłumaczył, bo nie po to tu jesteśmy. Natomiast co mnie martwi jako historyka? No dwie rzeczy muszę wyznać, że mnie smucą. Po pierwsze w telewizji, to znaczy dziennik telewizyjny sobie raz oglądałem, to było w rocznicę października akurat i taka pani, którą znam i która mi przypomina bardzo dziennik telewizyjny, oznajmiła, że chodziło wtedy o październik węgierski, że on się zaczął w takiej wielkiej demonstracji solidarności węgierskiej młodzieży z robotnikami poznańskimi. Ponieważ ja mam tę cholerną, ja to pamiętam, to ja wiem, że Poznań był w czerwcu, a wydarzenia węgierskie były w październiku, jednak zaczęły się 24 października, czyli 3-4 dni po naszym 8 plenum.
i że Węgrzy wzięli sobie na strzelanie, żeby z tymi poznaniakami się solidaryzować aż do tego 23 października, to by było ciekawe w sobie. No, ale ja jestem przyzwyczajony, że dziennik telewizyjny zawsze się miał z prawdą, ale nigdy ze słusznością. Przegrali, wygnąmy się. I potem tego samego chyba dnia zobaczyłem i tu byłem dużo mniej zadowolony i dużo bardziej zmartwiony, bo zobaczyłem prezydenta, naszego prezydenta Rzeczypospolitej, wybranego w demokratycznych wyborach, który pojechał do Budapesztu i tam tłumaczył Węgrom, jak u nich było. I powiedział im właśnie, że zrobili demonstrację, żeby solidaryzować się ze zbuntowanymi robotnikami poznańskimi.